Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Juken. A w dzisiejszym odcinku z Eurotrack Simulatora powiemy sobie, jak zainstalować promocja, czym w ogóle jest promocja i przede wszystkim czy warto go zainstalować. Także było takie pytanie od widza, taka prośba w komentarzu, abym pokazał, jak zainstalować tego promocja. Ja niedawno troszkę to rozkminiałem i podzielę się z wami w tym. Odcinku tymi wszystkimi dodatkami, bo jest ich kilka, jest ich dosłownie kilka, także zapraszam do oglądania. Aby oczywiście moi drodzy zainstalować promocja, będzie wam potrzebna strona promoc.net. Ja, żeby było wam łatwiej, wszystkie strony, o których tu będę mówić, bo będzie to kilka. Bo tak jak wspomniałem, dodatków jest kilka, które są kompatybilne i trzeba pobrać je z różnych stron, więc podepnę je wam po prostu w opisie tego filmu. Będzie wam tak myślę, że łatwiej. I zacznijmy w ogóle, czym jest promoc i czy warto. No i moi drodzy, ja miałem zawsze takie podejście, że im więcej różnych dodatków, tym gorzej, bo to wysypuje Eurotraka i tak dalej, i tak dalej. Więc raczej moje dodatki są bardzo takie starannie dobrane. Ale to też Wam pokazywałem mody, które stosuję, te realistyczne. Przede wszystkim jest odcinek, i będzie myślę, że jeszcze jeden odcinek na ten temat. Najprościej wyjaśniłbym Ci, czym jest promoc, takim określeniem. Wyobraź sobie taką sytuację, że masz na przykład kupione DLC polskie, tak? No i ja też to mówiłem wielokrotnie, że no ta polska w wersji Eurotracka fabrycznej, nazwijmy to, jako DLC, które kosztuje, no tam powiedzmy 20 zł, jest kompletnie niedopracowana. I nadal tak uważam. Oczywiście, któryś z widzów słusznie napisał, że że było to jedno z pierwszych DLC, które w ogóle się pojawiło i faktycznie jest niedopracowane, ale tu wszyscy jesteśmy, prawda, zgodni. No że nasza wspaniała Polska, nasz kochany kraj, no nie wygląda jak Polska. I jeździć się po tej Polsce w EuroTraku nie chce. Natomiast w momencie kiedy instalujecie promocję, czyli jest to taki dodatek, który zmienia wam z jednej strony mapy, z drugiej strony firmy, no po prostu. Tego Eurotraka wam przewraca do góry nogami w sensie pozytywnym, co też wam za chwilkę pokażę. To na przykład jadąc po autostradzie w Polsce, czy to A1, czy A2, nieważne, to ta autostrada naprawdę wygląda jak autostrada. Taki prosty przykład, ja wiem, że to jest szczegół, dla mnie to ma znaczenie. Bo jak w Eurotraku fabrycznym, że tak powiem, brakuje na autostradach tych takich, no, nazwijmy to Słupków zielonych, które oddzielają dwa pasy. Wiecie o co mi chodzi? Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. Chodzi o to, żeby auta z naprzeciwka się nie oślepiały. Takie fajne zielone są słupki. Bardzo fajnie to zresztą wygląda. Tego nie ma w fabrycznej wersji Eurotracka, natomiast po zainstalowaniu e promoca już to mamy. Mamy jakieś fajne latarnie w miejscach, gdzie faktycznie one są. Jest jakiś Orlen przy McDonald's. Dodatkowo słuchajcie, kiedy jedziecie przez. Inne trasy, których dodaje całą masę, dodaje. Promoc, trasy ekspresowe, trasy takie zwykłe krajówki, jedziecie przez krajówkę, przejeżdżacie przez faktyczną, realną miejscowość, która zostaje dodana. Tych miejscowości jest dodanych naprawdę sporo, i tak jak oryginalnie może macie z 20 miast polskich, strzelam, bo nigdy tego nie liczyłem. Powiem szczerze, ile w oryginale jest miast, ale na pewno nie jest więcej niż 20. Tak, po zainstalowaniu promocja, myślę, że spokojnie o 50 miast Wam może przybyć. Więc naprawdę jest to coś fajnego, coś, co robi wrażenie, coś, co wygląda przede wszystkim daje takie fajne doznania z gry. Ja od razu mówię, że kilka odcinków dla Was nagram, gdzie będę robił kursy tylko i wyłącznie po polsce. Także wiecie, no nie będą to opłacalne kursy, nie będą one długie, ale na pewno będzie z tego niesamowita frajda, bo już też testowałem, testowałem promocję i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. I cały czas mnie ten promoc pozytywnie zaskakuje. Także to tak można powiedzieć w skrócie, że promoc jest dodatkiem do ETS-a mapowym, zmienia nazwy firm na realne. Przykładowo jedzie ci pociąg PKP Intercity i to faktycznie wygląda jak polski pociąg. Jeżdżą też pociągi Teregio. No naprawdę wygląda to realistycznie. Także tutaj macie coś takiego jak Promoc Europe Europe, bo jeżeli macie American Traka, to byście musieli sobie ściągnąć to Kanada. Nas interesuje, bo mówimy o eurotraku, więc mówimy tylko i wyłącznie o wersji europejskiej. Więc pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, to wejść tutaj. I teraz tak, pierwsza rzecz to będzie wygenerowanie pliku DEF. To jest taki plik, który zresztą wejdziemy sobie, żeby Wam pokazać. Ja tu generalnie, jak widzicie, bym niczego nie zmieniał, jedynie mam super komputer ustawiony, dlatego że mam mocny komputer. Wy możecie sobie, jak macie gorszy komputer, dać na na wysoką chociaż jak mam być szczery ja nie widzę różnicy między ultra a wysoką jeśli chodzi o to jeśli chodzi o kolory to ja ich kompletnie nie zmieniałem dlatego że jestem w jakiś tam sposób już przyzwyczajony do pewnych kolorów chodzi o to co jest na GPS-ie no jak chcecie sobie to zmienić to możecie natomiast ja bym proponował zostawić jak jest dosyć jeszcze ważna rzecz Oddalenie widoku mapy, zaznacz jeśli używasz innych map. To chodzi o to i będzie to nam potrzebne. Także to musisz zaznaczyć, robisz wygeneruj i masz ten plik. Proponuję tobie drogi widzu te wszystkie pliki ściągać najlepiej do jednego folderu, na przykład w pobranych, żebyś nie miał bałaganu. Możesz to zrobić gdzieś w folderze na pulpicie, jak ci wygodniej, natomiast proponuję w jednym folderze tylko wrzucać to, co będziesz tu pobierać. Samo pobieranie nie jest do końca moi drodzy komfortowe. Bo masz dwie opcje. Możesz pójść na łatwiznę i łatwo to szybko sobie pobrać, płacąc tam jeden euro. Nawet nie wiem, jak to się płaci. Możemy kliknąć. Bo Aha, Paypalem możecie zapłacić. Dobra, no jak macie Paypala, te, te, te tam 4-5 zł możecie zapłacić. Czy chyba, nie wiem, czy tu jest jakiś blik. Nie zwracam uwagi. W każdym razie, no Paypalem możecie zapłacić. No jeżeli tak będzie Wam wygodniej, możecie wziąć wersję premium, będziecie mieli łatwiej, ściągniecie to w jednym pliku. I sprawa załatwiona. Ja natomiast ściągałem to w wersji darmowej. Natomiast jest to dosyć uciążliwe, bo zobaczcie na czym to polega. Polega to na tym, że musicie ściągnąć aż raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plików. I problem polega na tym, że klikacie na archiwum to wam będzie się pobierało. No ja nie pobieram, bo to już mam, tak. Więc dlatego mówię, że musicie do jednego folderu to wszystko zapisać. To, to tutaj się wczytuje i zobaczcie, będzie wam się pobierało. Ja załóżmy, kliknę, pobierz. No teraz dam anuluj, bo, 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 bo mam to. Kiedy ci się to pobierze, tutaj możesz to okienko zamknąć i wtedy otwierasz numer 2. Tylko że zobacz, wyskoczy ci taki komunikat. Musisz czekać 280 sekund i niestety tego nie obejdziesz. Także pojedynczo plik po pliku. Musisz pobierać. Jakiś czas temu było to jeszcze inaczej. Oni teraz zmienili, wprowadzili blokadę. No, szczerze, słuchajcie, sam promoc jest darmowy, więc jakby jestem w stanie to zrozumieć, nie krytykuję tego, bo jeżeli ktoś chce to szybciej pobrać i zapłaci raptem 4 zł, gdzie DLC, na przykład polskie, kosztuje złotych zł, to uważam, że. Rozumiem po prostu takie, takie zagranie i tego absolutnie nie krytykuję. Natomiast jak chcesz to zaoszczędzić te 4 zł, no ja tak robiłem, chociaż w sumie teraz się dziwię sam po co. Serio mówię, bo to 4 zł pobierasz jeden plik, a tutaj no niestety czekasz, czekasz. I dopiero kiedy to idzie to do zera, odświeżysz sobie tą stronę, to ci się pobierze tak samo i wtedy zamykasz okienko, i następny, i następny, i następny. No, i wszystkie pliki polecam ci pobrać do jednego folderu. I wtedy, oczywiście, to no tutaj ci będzie pisało, co, co musisz mieć. No to y, wtedy sobie wejdziesz do tego folderu, gdzie to pobrałeś. Potrzebujesz WinRARA, którym to po prostu rozpakujesz wszystko, i te wszystkie pliki, które ci się wypakują, y, już z tego WinRARA, bo one są podzielone, mówię, na 8 plików w Winrarze. Winnerarii je jakby scali, możesz je rozpakować. Proponuję już do też do osobnego folderu, żeby ci się to nie pomieszało. No i kiedy to wszystko rozpakujesz z tego folderu, musisz przenieść do katalogu moi drodzy dokumenty. To znaczy, wejdziesz w dokumenty w Windowsie i w katalogu dokumenty masz taki folder jak Eurotrack Simulator. I jeżeli wejdziesz w ten Eurotrack Simulator w dokumentach, podkreślam w dokumentach, a nie w Program Files, nie. W dokumentach. Dokumenty, Eurotrack Simulator 2, będziesz mieć katalog MODY. I do tego katalogu to wszystko musisz po prostu przenieść, tak jak leci. Tam masz też RIDMI, także to nie powinno być problemu. Czyli dokumenty, Eurotrack Simulator, katalog MODY. I tam wszystko przenosisz. Wszystkie, całą zawartość, która się pobrała. I analogicznie będziemy robili z innymi rzeczami. To jest pierwsza rzecz, którą no, warto pobrać. Następnie pobierasz sobie Promoc Classic. To jest jakaś aktualizacja Promocsa, który ulepsza tą całość. Więc też polecam ci to pobrać. To jakoś pod koniec grudnia ta opcja wychodziła. Pobierasz to w identyczny sposób. Tutaj już tego Defa nie robisz. Tu masz akurat dwa pliki do pobrania, więc. Śmiało, możesz akurat sobie za darmo, tak? Cyk, cyk, pobierasz na tej samej zasadzie i przenosisz do katalogu MODYS, Znaczy mody. Nie bez tego sy na końcu, nie? Do, do, do moich do, do dokumentów i Eurotrack Simulator 2 mody. Następnie mamy bardzo fajna rzecz, jak trailer and Company pack. Polecam ci to ściągnąć. Akurat kabin, akcesorius nie ściągałem. Nie wiem. Ale sprawdzę sobie, co tam jest, ściągnę to sobie. Różne akcesoria do kabiny, natomiast masz też jakby zmianę firm, i polecam ci to też ściągnąć, żeby te firmy były prawdziwe. Tylko musisz mieć na uwadze jedną rzecz: to ci, jak wejdziemy za chwilkę do Eurotracka, bo pokażę ci, jak to włączyć. Drogi widzu, to y, polecę ci też y, dwie rzeczy usunąć, bo mogą ci tak nie działać, jeżeli nie masz pewnego DLC. Co do y, tego Midly Est, y, to powiem wam szczerze, owszem, i ściągnąłem. To natomiast zaczęło mi to wywalać Eurotracka. Y, to macie dwa dodatkowe jeszcze, jakby dwie dodatkowe mapy, które są poza Europą. To już opcjonalnie ja chyba ten step mam ściągnięty, natomiast to wiem, że zawsze jak mam włączone, nawet jak mam dobrze to ustawione, to niestety po prostu niestety mi to nie działa. No nie działa, wywala mi EuroTraka, także. No nie polecam. No chyba, że ktoś z was wie, czemu to mi nie działa. Może coś tam się zmieniło, ta wersja może jeszcze jest jakaś stara, nie wiem. Wiem, że zainstalowałem to na pewno dobrze. Było nad, nad promocją. Zresztą, jak to ustawić, to za chwilkę ci pokażę, jak ja to mam ustawione. Czyli masz yy, promocję Europe do ściągnięcia stąd, klasika możesz jak najbardziej też ściągnąć. No, te, ten kompany pak polecam jak najbardziej też ściągnąć, bo będziesz mieć po prostu, o, taką ciekawostkę. Będziesz jechać po Polsce i będzie, będą tak zwane krokodylki cię mijały, czyli inspekcja transportu drogowego. Jeżeli bym miał się do jakiegoś drobnego szczegółu doczepić, jakiegoś minusa, jeżdżąc po Polsce zauważyłem, że są takie miejsca, w których no, te radiowozy policyjne wyglądają jakby były gdzieś w Rumunii, w sensie niejako polskie, a karetki jeżdżą żółte, ambulanse. To jest jedyny taki szczegół, który tam troszkę się różni, reszta cała jest spoko. Kolejnym, słuchajcie, fajnym dodatkiem, zaraz Wam go zresztą pokażę. To jest moi drodzy Poland Rebuilding. To jest oczywiście osobna strona, też Wam ją pokażę w, jak najbardziej w, w opisie filmu. To jest dodatek, który jest kompatybilny jak najbardziej z Promocem. To jest osobna strona, osobna rzecz. Też dodaje kolejne miasta. Działa testowane, na razie wszystko spoko. Tu macie wszystko opisane, no po prostu sobie to macie ściągnąć. No ja ściągnąłem tą najnowszą wersję do wersji 1.4.9, bo taką wersję, moi, drogi, tego, moi drodzy, tego Eurotracka mam. No on tutaj niby, oni tu niby piszą, że są wymagane DLC, bo o tym też nie powiedziałem. Niby, niby jest tak, że żeby w ogóle ten promoc ci działał, to musisz mieć chociażby tą Skandynawię, tak? Francję, Italię. Czy znaczy generalnie większość DLC zainstalowanych, mapowych? Nie wiem, może ktoś z Was wie, to podzielcie się w komentarzach, bo nie sprawdzałem, czy jakbyś nie miał, nie miała zainstalowanych wszystkich DLC, to po prostu na tych DLC, które masz, czy by ci ten promoc po prostu działał. No bo wiadomo, no, jak nie masz DLC to nie wiedziesz do miejsca, w którym nie jesteś, ale to też jest pytanie dla Was, bo ja tego nie wiem, a jak nie wiem to nie, nie będę w błąd wprowadzał, także możecie drodzy widzowie się podzielić w komentarzach, czy to w ogóle by działało, jeżeli nie macie wszystkich DLC. Natomiast no taki jest tutaj wymóg i to po prostu też u, urozmaica Polskę, klikasz sobie download i pobierasz to już chyba w zupełnie inny Sposób, tam z tego co wiem, to jest to troszeczkę takie. Mm, yy, promoc. Yy, no. A bo ja jeszcze słuchajcie, wszystkiego nie ściągnąłem, moi drodzy widzowie. Ja tu wszystko ściągnąłem? Nie, chyba w tej zrzucie. Aha, bo to są, to są rzeczy, które musicie pobrać ręcznie, jeżeli byście chcieli, a ja yy, przez mega, yy, przez mega yy, pobierałem. Ale wiecie co, chyba nie pobierałem. Chyba nie pobierałem jeszcze tych dodatków. A sprawdzę sobie jeszcze, co to tutaj jest. I wiecie, co pobiorę sobie? Rus Map, czyli ruska mapa, tak? Poland Rewilding, Jakiś Hybrid Plus. Nie wiem, co to jest. Yy, powiem, nie ściągnąłem tego jeszcze. Aha, tu się trzeba... Ja tu nie jestem zarejestrowany. Dobra. To ja nie wiem, jak ja to ściągnąłem. Chyba przez to. Tak, przez Mega to ściągałem. Dokładnie, czyli przez Mega to ściągacie te wszystkie pliki sobie ściągacie. Tego pliku Poland Rebuilding nie rozpakowujecie z, z Zipa. On w takiej postaci musi być też wrzucony i tak samo wrzucacie to analogicznie do, analogicznie do folderu, oczywiście MOD, mod, mod czyli do wchodzicie w dokumenty EuroTrack Simulator 2. No, i mod, i tam też to, co się Wam pobierze, ściągacie. No, i tutaj może dam takiego protipa, żeby Wam się to nie pomieszało przy ściąganiu. Zawsze osobną rzecz do osobnego folderu, żeby łatwiej było z tego folderu to przenieść. Tak bym przynajmniej polecał. Także dosyć fajna rzecz. Poland Rebuilding testowana działa. Zaraz wejdziemy do Eurotracka. To pokażę Ci, drogi widzu, jak to wszystko ustawić. No i trzecim dodatkiem, widzowie, który bym polecał, ja to też podepnę tutaj, będziecie mieli takie ostrzeżenie przez promotora, że strona może być niebezpieczna, natomiast jest bezpieczna zdecydowanie, to jest tak zwana Silesia, czyli mówiąc w wielkim skrócie Śląsk. Też polecam to ściągnąć, bo w samym promocie też warto na to zwrócić uwagę i absolutnie się nie będę czepiać. Bo jest to projekt darmowy, tak? Więc tutaj ogromny szacunek dla twórców. Ja nie jestem ostatnią osobą, która mogłaby oceniać, ale warto o tym powiedzieć, że w samym promocji, na przykład miasto Poznań jest chyba jedynym miastem, które jest niedopracowane, w sensie w ogóle nie zrobione. Ale są niektóre momenty, gdzie jedziesz a jedynką przez Śląsk i tam też widzisz, że jest to niedopracowane. W momencie, kiedy ściągasz sobie tą Silesię to masz autostrady dopracowane do perfekcji, masz drogi ekspresowe, do, dochodzi Ci znowu kolejnych kilka miast, o ile nie kilkanaście, czyli reasumując to ja, zresztą wejdziemy w Eurotraka, spróbujemy sprawdzić ile tych miast jest, ale Silesia dodaje Ci bardzo dużo miast na Śląsku, to nie jest tylko tak jak normalnie, że to jest Katowice i Kraków, tam dochodzi, też Kraków nie jest na Śląsku wiadomo, ale w tej całej okolicy tam dochodzą Kielce, dochodzą Gliwice, Naprawdę masa, masa miast. No, i klikasz sobie wtedy tutaj, pobierasz to. Masz do, do pobrania taki plik SCS 114 mega No, tu musisz trochę zobaczyć, gdzie kliknąć, nie? Bo, bo czasami, jak widzisz, masz te reklamy. Także tutaj, widzu, też uważaj, żebyś nie pobrał przypadkiem czegoś, mm, czegoś z reklamy, nie? Bo to musisz mieć. Widzisz tutaj na przykład opera mi się, dla, dlatego ci chciałem to pokazać. Oczywiście to nie są na szczęście żadne wirusy i tak dalej, po prostu tylko musisz uważać, żebyś po prostu opery nie pobrał. No, wiadomo, no robią to za darmo, więc też na reklamach zarabiają. No jest to w pełni do, do zrozumienia sprawa, także nie ma co tutaj narzekać, bo podkreślam cały projekt Promoca i tych dodatkowych, czyli, czyli Poland Rebuilding, czy właśnie Silesia, są to rzeczy jak najbardziej darmowe. Jeszcze słyszałem, że są jakieś wersje typu Projekt Kalisz czy Zalesie i nie mam tego zainstalowanego, bo nie jestem do końca pewien, czy to do obecnej wersji gry pasuje, więc mam tylko te trzy rzeczy, które zaraz wam pokażę, jak je zainstalować w Eurotraku. Jeżeli wy oczywiście jeszcze znacie jakieś fajne tutaj dodatki do promocji, które warto byłoby zainstalować, to drogi widzu, jak najbardziej możesz się w komentarzu z tym. Podzielić. Ja wchodzę do EuroTraka i za chwilę wam pokażę, jak to zainstalować. No dobra, moi drodzy, więc jesteśmy w EuroTraku. Oczywiście jeszcze raz chciałbym tutaj powtórzyć widzowie, bo to jest bardzo ważne. Te wszystkie pliki z tych wszystkich trzech stron, które będziesz mieć w opisie, musisz przekopiować. Wiem, że powtarzam to trzeci raz, ale to jest istotne. Czasem ważne rzeczy trzeba powtórzyć któryś raz, żebyście zapamiętali. Musisz przekopiować, przenieść, jak sobie tam życzysz. Do katalogu dokumenty masz ten katalog w Windowsie zależny, którego masz Windowsa, ale zakładam, że przynajmniej dziesiątkę. Także katalog dokumenty. W katalogu dokumenty masz folder Eurotrack Simulator 2. Wchodzisz, ten folder jest katalog mod. I w ten katalog wrzucasz wszystko. Żadnych folderów nie tworzysz, po prostu tak jak masz tak wszystko wrzucasz. No i teraz wchodzimy w menadżer modyfikacji. Moi drodzy, wchodzimy w menadżer modyfikacji. I teraz tak, te wszystkie rzeczy ci się tu pokażą. Więc no tradycyjnie musisz je pyk, przenieść. Tylko jest dosyć istotna kolejność, moi drodzy. Bardzo istotna kolejność, i tu bym chciał na to zwrócić uwagę. Jak widzisz na początku, ja mam kilka modów, które są moimi modami, i zawsze te mody, które no, nie są związane z promocem, tak, muszą być. Totalnie na samej górze, czyli zwykłe mody, które używasz, muszą być na samej górze. No, u mnie tutaj akurat jest tak, no dodałem sobie panie jako kierowcy, żeby były piękne panie, żeby też panie zatrudniać, realne ceny paliwa, realny ruch na drogach. Zresztą nie będę wam tych modów tutaj jakoś komentował, bo to też było w odcinku na temat modów i też jeszcze jeden taki odcinek się pojawi, bo. Z części modów nowych korzystam, nie? które według mnie są fajnymi, takimi na przykład światła, tak, czy oświetlenie w samochodzie, takimi fajnymi. Natomiast zobaczcie, musimy zjechać na dół. Patrzcie, jak to wygląda, co. Najpierw musisz jakby podstawę tego promocja ściągnąć na sam dół. To wszystko, co widzisz, to jest te 8 plików, które pobierałeś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dokładnie, 8 plików. I te 8 plików musisz wrzucić tu. Na samym dole musi być Definition Pack, Ascens. Chociaż nawet nie jestem do końca pewien, czy Ascens nie powinno być na samym dole, natomiast mi to działa. Jest spoko. Potem 3, 2, 1. DLC Support, tak? Media i Map. Zresztą no w ten sposób możesz to ułożyć. Ważne, żeby po prostu ten podstawowy promoc był na samym dole. Już niżej nic nie możesz mieć. Zrób sobie drogi widzu screena, jak chcesz. Mi to działa. W ten sposób, jak mam to wrzucone, mi to działa. Jeśli byś to wrzucił w jakiejś innej kolejności, będzie ci wywalało eurotraka. Od razu chciałbym Cię ostrzec. Co mam następne? Następne mam company pack, czyli to są te wszystkie no, naczepy. Wiecie nazwy firm, tak? I to mam. Tam jest kilka plików, więc też zwróć uwagę. Mam to w ten sposób wrzucone, tak? Tego replacement mam na samej górze, a reszta to są pliki. Także też sobie zobacz, powinieneś mieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, łącznie sześć, sześć plików z tym. I teraz na górę wchodzą dodatki, które jakby ulepszają tego samego promocja, czyli też te dodatki, które ściągnęłaś, znaczy to też jest ten dodatek, który ulepsza promocja, tak naprawdę. tak? Te kompany pack to jest ta druga część, którą ściągnęliśmy ze strony. Promocja, tak? To też mówiłem, że warto. Także dla jasności, te wszystkie 8 plików to jest pierwszy plik um, promoc i Europe, tak? Że Europa. Um, te pliki, które tutaj widzisz, promoc, to są um, te, no, kompany pak, tak to nazwijmy, czyli do ciężarówek, do nas firm, tak? Kolejną rzeczą, którą tu mam jeszcze wyżej, Chociaż nawet nie wiem, czy to, to nie powinienem dać niżej, tak szczerze mówiąc. Zobaczę, czy będzie działać, bo to generalnie mogłoby być niżej, żeby jednak te e, były, te naczepy wyżej. Mam grid, grid step. Ten grid step to jest, wiecie co, żebym was nie skłamał, chyba gdzieś tam Kazachstan, część Rosji i to działa. Tylko to Midle eAST mi nie działa, nie wiem. I skoro mi wywala Rotraka, to po prostu to też wywaliłem. Następną rzeczą to są też model z Classic. To jest właśnie też dodatek do. Teraz nie pamiętam, czy to z Poland Rebuilding się ściągało, czy właśnie było w tej paczce. Możliwe, że było w tej paczce z tymi nazwami. No to też jest generalnie. A nie, to jest promoc Classic. Sorry, widzowie. Kurde, jak ja czytam? Mój błąd, przepraszam. Kurcze, wystarczy po prostu spojrzeć na, na miniaturkę, kliknąć, a nie gadać głupoty. Przepraszam. To jest Promoc Classic, czyli on jest w dwóch plikach. To jest ten dodatek, widzowie, który też na stronie Promoca. To jest z kolei tak, jak ściągacie Promoc Europe, tam niżej mieliście tą ikonkę Promoc Classic. To jest ta wersja, która samego Promoca, że tak powiem, oryginalnego jeszcze ulepsza o jakieś dodatki. Jest to najświeższa wersja z grudnia. Także to sobie tego klasyka ściągnąłem. Chociaż ten klasyk na pewno zmienia mi wtedy ekran startowy, nie wiem, czy nie popsuł mi miast. Bo jeżeli się okaże, że ten klasyk jednak nie ulepsza, a psuje, no to możliwe że, go, możliwe, że go wywalę Bo na razie jeszcze nie testowałem. Zobaczymy, zaraz wejdziemy do Eurotracka, zobaczymy, jak wygląda mapa, czy tych miast mi przypadkiem nie ubyło. No, i następną rzeczą, jaką mamy wyżej, to też jest w tej kolejności, zobaczcie, że definition assense models i map, chociaż ja nie jestem do końca widzowie przekonany, czy to mm, nie powinno też być w takiej kolejności, jak tu są cyferki. Mam takie jakieś dziwne, yy, może to jeszcze w inną stronę, może to w tą stronę, tak. O. Tak. Chociaż to Asens na samej górze, tak nie jestem do końca przekonany. Wydaje mi się, że to właśnie powinno być na samym dole. Ta czwórka. No dobra, zobaczymy, no ale póki co mi to działa, więc nie ma, nie ma problemu. Poland Rebuilding to są cztery pliki, czyli yy, no ta przebudowa Polski. To jest z tej drugiej strony, w czterech plikach, ale pamiętajcie, że to Poland Rebuilding musi być wrzucone nad tym fabrycznym promocę chciałem powiedzieć Eurotrackiem. <laughs> Następną rzecz, którą mam na górze nad Poland Rebuilding, ponieważ Silesia dodaje, dodaje Śląsk. No to jest jeden plik Silesia. Działa fajnie. Dużo dodało. Super. Tu jeszcze ze Steama sobie ściągnąłem takiego, doda, taki dodatek do Promocsa, czyli konwoj mode Chodzi o to, żebyśmy po prostu, jeżeli chcecie robić z przyjaciółmi konwoje, aby można na tej mapie tego promocja, robić konwoje, że to wspiera, że, że wiecie, nie wywali, nie? Więc to sobie ze Steam'a akurat ściągnąłem. Jest taki mod na Steam'ie, widzowie, jakby ktoś się pytał. No i reszta, jak widzicie na górze, to już mam wszystkie mody. Właściwie ich dużo nie mam, bo mam ich raptem tam siedem. Jakoś tych modów dużo nie używam. Mam realistyczne, realistyczny ruch na drogach, co też na pewno na autostradach dodaje troszeczkę uroku. Miałem realistyczne światła, ale. Ja je wywaliłem, bo mi się nie podobało, bo generalnie jak zainstalowałem moda z realistycznymi światłami to psuł mi on słuchajcie totalnie. Jakby to niebo te wszystkie efekty, które są oryginalnie w EuroTraku. Kompletnie mi to psuł. I to wiecie, po aktualizacji tej 149 do EuroTraka bardzo ładnie wprowadzili księżyc, wprowadzili gwiazdy. Zresztą nie będziemy tu o aktualizacji mówili. No i kiedy tego moda instalujesz z realnym oświetleniem, on psuje to niebo, psuje te wszystkie efekty. I tak na koniec, odnośnie tego promocja. Widzowie, ja mam tylko jedną uwagę, moje przemyślenie. Wejdziemy sobie jeszcze oczywiście do Eurotracka, tak zapisz. Oczywiście musicie zapisać, kontynuuj grę, zobaczymy. Ja mam tylko jedną uwagę, być może wynika to z mojej niewiedzy, być może gdzieś w plikach trzeba pogrzebać. Jak też ktoś z Was będzie wiedział, jak to Zrobić to byłbym wdzięczny, jakbyście podzielili się w komentarzach, bo mam takie przemyślenie: że zobaczcie, mimo że ściągałem ten plik DEF i w nim ustawiałem na maksymalne ustawienia na ultra, to mam jedyne wrażenie, chyba że tak jest po prostu to w tym, wiecie, zoptymalizowane. Tak, jeżeli to jest tak zoptymalizowane, widzowie w tym promocji, bo jest dużo budynków dodanych i naprawdę jest ich sporo. No to kurczę, no to rozumiem, rozumiem, no bo jednak jest to świetnie zrobione. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam widzowie do tego, że według mnie, moim skromnym zdaniem, jest troszeczkę gorsza grafika. Te samochody jadące z naprzeciwka są bardziej rozmazane, takie jakaś ostrość jest no, mniejsza. Skalowanie dystansu jest gorsze i żeby było jasne, ja mam wszystko na full ustawione, zarówno w samym EuroTraku, jak i ustawiałem na full w tym pliku DEF. Możliwe, że gdzieś w pliku ogólnie EuroTraku trzeba to tam podkręcić. Jak ktoś z Was wie, czemu tak jest, to będę wdzięczny za, e, za taką informację. Natomiast widzowie, co jest najlepsze, zobaczcie mapa. Zwiedzono 8%. Słuchajcie, już miałem odkrytej mapy 30%. Zobaczcie, ile dróg dodaje no ten promoc, że mi z 30% zwiedzonej mapy spadło na 8%, na 8% widzowie, zbliżmy sobie, zobaczcie, zobaczcie co wam, co tu się dzieje, tutaj tak jak mieliście tylko Szczecin, to nagle macie Świnoujście, nagle macie Nowogard, Międzyzdroje, Dziwnówek, o tu jeszcze Dziwnów jest, macie Koszalin i w tych wszystkich miastach możecie brać widzowie zlecenia, Lemborg, Wejherowo, Reda, Rumia, Łeba. No wiadomo, no tu troszkę jest tak Gdynia, Sopot, jest to troszkę tak, wiecie, tu naniesione przy tym helu, tak, ten, już nie oczekujmy, żeby tam hel był. Bez przesady, ale naprawdę jest to super zrobione. Gdańsk, zobaczcie, te miasta są też yy, yy, spore i wszędzie wam dochodzą garaże, wszędzie wam dochodzą firmy, w których możecie brać zlecenia. Yy, także zobaczcie, no u mnie to spadło z, poziom zwiedzenia, tak jak mówię, na... Na 8% widzowie, nie? Zobaczcie, jak mało mam na żółto. Mimo, że gdzieś tymi trasami jeździłem, bo niestety, no tak jest minus. Mimo, że, zobaczcie, ja tą trasą gdzieś tam tu jechałem, bo miałem kurs i zobaczcie, nagle jest poucinane, nie? Bo te trasy są. Tu nie wiem, czemu to tak jest dziwnie, może, może jest jakiś błąd, nie wiem. No już tam się nie czepiajmy na mapie, może, może realnie to działa. W każdym razie dochodzi wam masa dróg. Jedyny minus to, tak jak mówiłem, że jakby sam Poznań. On nie jest w żaden sposób, jak widzicie, przebudowany. Jest jedna droga przez Poznań i Poznań sam nie jest. Ale też to te Poland Rebuilding, zobaczcie wam, dodaje e, granice prawdziwe. Ażbym z ciekawości zobaczył, jak to, jak to wygląda. Oczywiście to dodaje też y, drogi w innych y, krajach. To nie jest tak, że w Polsce tylko nie. Zobaczcie, jak mam mało tutaj żółtego, nie. Bo tych dróg naprawdę jest cała masa. I tutaj macie Silezję. Czyli zobaczcie, jest to cały ten Śląsk. Tak jak mieliście, tylko właśnie tu Kraków, Katowice, później był Wrocław, tak? To chyba tak było. I, tu, I potem chyba dalej już była Łódź. To teraz zobaczcie. Oprócz Katowic macie jeszcze Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Siemianowice, Czelać, Opole, Częstochowa. Naprawdę. I tutaj idąc nawet w stronę Wrocławia macie kłocko, Tutaj gdzieś jest Legnica. I, I dużo jeszcze jest takich... O, Zgorzelec. I dużo słuchajcie, Gorzów Wielkopolski macie dużo dróg, czy dużo o, piątka S5, tak, droga y, tam chyba była właśnie do Wrocławia z Poznania, tak, zobaczcie S5 później jest tutaj S11 do Piły. Y, zobaczcie, S11 aż do Koszalina, tak. Także zobaczcie jak to naprawdę. Tutaj Wałcz w ogóle tutaj gdzieś przejeżdżałem albo to był Wałcz albo gdzieś to tu było w okolicach Piły czy w Nowogardzie. Macie takie fajne przejazdy kolejowe, gdzie zatrzymujecie się na tym przejeździe kolejowym i przejeżdża w normalne, prawdziwe PKP Intercity, słuchajcie. Albo jedzie ten Regio, taki wiecie, śmieszny, kanciaty. Także naprawdę jest to zrobione, jeśli chodzi o Poland Rebuilding Super. Nie mam jakichś uwag co do tego. Zobaczcie, tutaj też nam dodało kawałek w ogóle Ukrainy, jakbyście chcieli wiedzieć. Nie, Zobaczcie, tu jest kawałek, to jest Ukraina tutaj. Też została Ukraina Dodana Rzeszów, Przemyśl, Sanok yy, yy, i prawdziwe roboty na drodze macie, no jest to zrobione kapitalnie i, i mówię, no takie szczegóły, co bym powiedział, to to, że na przykład tutaj Poznań sam w sobie nie jest przerobiony chyba jako jedyne miasto yy, i ewentualny szczegół, że czasem gdzieś w jakichś tam miejscowościach stoi policja, która nie wygląda jak Policja Polska. Są jakieś takie stare radiowozy, albo mówię takie bardziej na Rumunię podchodzące, i karetki jeżdżą żółte. To jedynie taki tam szczegół, ale generalnie bym się jakoś, słuchajcie, tym nie czepiał, bo to mówię, projekt jest całkowicie darmowy i jestem ostatnią osobą, która by miała oceniać. No można żartobliwie powiedzieć minus, jak widzicie, odkrycie mapy 8%. Jak zainstalujecie promocja, to zwiedzone kraje wam. Spadną. Jedyna uwaga: to jakoś słabo ten promoc, z tego co się orientowałem, co też tutaj widzę, zobaczcie, obsługuje y, stricte Bałkany, nie? Zobaczcie, tutaj nam, nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem. Y, Macedonia, chyba tak, Albania. Y, co z tymi tutaj krajami, które w ogóle tutaj jakby no, nie mają dróg? Tu faktycznie nie ma dróg, czy, czy zostaną te drogi oryginalnie przez Eurotraka, takie jakie były? No bo teoretycznie na mapie powinny być. I tutaj też widzę, że zniknęły mi drogi, widzowie, w ogóle we Włoszech. Coś musiało mi się skopać. Tutaj mi zniknęło troszkę. W ogóle we Francji nie mam. Słuchajcie, w Hiszpanii we Francji mam, ale nie mam w ogóle w Portugalii, nie mam w ogóle w Hiszpanii. To mnie widzowie zdziwiło. Dla jasności mam wszystkie DLC, jakby ktoś pytał. Zobaczcie, tu jeszcze dochodzi Irlandia, Islandia. Ale wiecie co? Ja miałem wrażenie, że tych dróg tu było więcej. Czyli słuchajcie, zainstalowałem promocja Classic, i tak jakby mi uciekło połowa dróg. Ciekawe. Czyli yy, mam wrażenie, że promoc Classic tu trochę popsuł. Spróbuję go widzowie odinstalować. Jeszcze zaraz wam pokażę, czy się coś zmieni. Sekundkę. No, i słuchajcie, widzowie, ciekawostka, ciekawostka, odinstalowałem Promoc Classic i stała się taka rzecz, już pominę, że odkrycie mapy mi nagle wzrosło. Co jeszcze da się wytłumaczyć, no bo powiedzmy, instalując Promoc Classic dochodzą nowe drogi, no to można by wytłumaczyć, że odkrycie mapy było te 4% niższe. Natomiast zobaczcie, wróciły mi Włochy, wróciła mi Hiszpania. Portugalia, także no w tym momencie, jeżeli byście pytali, czy promoc Classic Wam polecam, no to moi drodzy raczej nie. Coś mi tu tylko w Szwecji jeszcze nie gra, bo tak też w tej Szwecji troszkę dróg poznikało. Było ich fabrycznie oryginalnej wersji więcej. No ale to zawsze można, wiecie, robić tak, że, że mieć promocja włączonego, jak chcemy sobie pojeździć po Polsce. A potem go wyłączyć i pojeździć sobie po Szwecji. No, jedynie jest taka wersja. Czyli, jak widzicie, no nie jest to aż tak kurczę dopracowane, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale też zwróćcie uwagę, że na przykład sama tutaj Finlandia jest. Aż tu jechałem jedną trasę, jak widzicie, koło, koło Świętego Mikołaja. Czekajcie, jak się ta miejscowość tutaj Świętego Mikołaja nazywa Rowaniemi, chyba. Re nie wiem, jak to się czyta Rowaniemi. Tam ta słynna, z której. Z której są live'y świętego Mikołaja. I co jest jeszcze ciekawe, tutaj, co bym warto, tylko mówię, nie sugerujcie się tym, że jakby ja mam i tak wszystkie DLC zainstalowane. Podkreślam, nie wiem, jakby to było, gdybyście nie mieli. Natomiast słuchajcie, tu nadal coś nieco się poprawiło, pod, po odinstalowaniu tego klasyka, ale nadal widzę, że brakuje tutaj dróg. I tak w promocie jest gdzieś tam napisane, z tego co pamiętam, że on tak średnio obsługuje czy że nie obsługuje. West Balkans. No ale dobra, no to tak jak mówię, wyjście jakie ja bym widział w tej sytuacji, to grać na promocji wtedy, kiedy chcemy tutaj, gdzie te drogi są dodane. Zobaczcie w ogóle, ile w Niemczech jest dróg dodanych, przecież tu jest normalnie jak jakieś sito, słuchajcie, droga na drodze. I aż z ciekawości sobie zrobię też kurs na razie, może bez. Um, um, bez tamten mp trackers, ale z ciekawości zrobię sobie ten słynny kurs do y, Kele do Duisburga. Zobaczę jak to na promocji ta droga wygląda, ile ona w ogóle gdzieś tu jest. Myślę, że powinna być, widzowie. Ona jakoś tak szła, to nie była autostrada. No nie wiem, zniknęła nam ta magiczna droga do Duisburga? Hmm. No, nie będę teraz tutaj analizował, no mówię, to już, to już um, taki szybki przegląd. I teraz tak, żebyście wiedzieli, tutaj mówię, kawałek Ukrainy dochodzi i teraz zobaczcie, widzowie. Również z tym, co dodaliśmy, dochodzi nam Kazachstan, którym jeszcze nie byłem, jeszcze go nie testowałem, ale tu nam Kazachstan, widzowie, dochodzi. Odkrywa nam Kazachstan. A ten e, Middle East, który, który, no. E... No po prostu mi nie działa, bo mi wywala eurotraka to gdzieś tutaj z, tam, z tego co pamiętam było, to, to, to te kraje wszystkie arabskie gdzieś tam. No, też może być fajne, nie? Ale no mi to nie działa, także też jakby też to mnie tak jakoś nie kręci na razie, więc odinstalowałem. Natomiast zobaczcie ile dróg tak naprawdę podochodziło. Czyli reasumując ten cały odcinek, zbliżając się do końca, w tym przypadku nie polecam wam promoc classic, bo on jednak psuje całą sprawę yy, oryginalnego promocy, yy, i tak jak myślałem, no właśnie, no mi tu Włochy zniknęły, no ja nie chcę, żeby mi Włochy znikały, no ten but jest zbyt fajny widzowie, żeby mi znikał, prawda? Także absolutnie nie. Yy, jeśli chodzi o Poland rebuilding, to naprawdę jest to super zrobione, świetnie zrobione i Tutaj nie mam żadnych uwag, mówię skupiając się również na Polsce mamy Silesię, która też jest fajnie zrobiona, jeszcze dużo nie pozwiedzałem, ale wszystko mi bardzo fajnie tutaj odpowiada. I zobaczcie, macie jakieś Kauflandy, macie Obi, macie kurcze, co chwilę jakiegoś McDonalda przy drodze. Naprawdę to robi ogromne, ogromne wrażenie. I z tego co wiem gdzieś tu jeszcze jakieś Polesie było yy, i projekt Kalisz jest w ogóle więcej tych, tych różnych dodatków mapowych. Możecie podzielić się widzowie w komentarzach, mogę potestować. Natomiast instalowałem tylko te dwa, czyli, czyli Poland Rebuilding i Silesia, jeśli chodzi o dodatek. No i polecam Wam właśnie ten dodatek do promocja, który jest z tymi naczepami, że te nazwy firm się zmieniają, ale też był komentarz od widza, żeby to przetestować, czy to działa jak trzeba. Sprawdzimy, sprawdzimy. To będzie następny odcinek ku temu ale tak właśnie kończąc to nie wydaje mi się, aby ten Promoc Classic, podkreślam Classic, czy ta druga wersja, ta najnowsza, aby ona coś tutaj ulepszała, bo raczej psuje. Raczej psuje, nie? Także to też musicie mieć na uwadze. Tylko ważne, żebyście mieli to zainstalowane w odpowiedniej kolejności, czy najpierw zwykłego promocja, na Promoc'a nakładacie. Nakładacie Poland Repulding, na to nakładacie też no Silesia. To już tam w sumie nie ma znaczenia co na co, chociaż ja raczej bym mam Siles, jak widzicie, na Poland, Rebuilding narzucone. Odwrotnie to mogłoby nie oddawać. Także to tyle chyba, jeśli chodzi o promocję. Według mnie warto, fajnie i zobaczycie kursy po polsce, nagram wam odcinek i zobaczycie, jak to po prostu wygląda tutaj. Naprawdę jest masa miast, których jeszcze nie odkryłem, typu nie wiem, piłę. Naprawdę przejeżdżasz przez jakiś tam wałcz. No, to, 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 to nie jest tak, jak to wygląda. To jest naprawdę normalne miasto. Nowogard to może tu na mapie naprawdę nie wygląda, ale ty naprawdę przejeżdżasz przez miasto, gdzie masz przejazd kolejowy. Czy miasto, miasteczko takie bardziej, nie? No bo to nie są jakieś wielkie miasta. Ale naprawdę jest to zrobione, no, widzowie, kapitalnie dróg. Macie tyle, że można się pogubić. No, jak widzicie, ja tutaj no jeszcze Międzyzdroje muszę odwiedzić. Zobaczę, jak Międzyzdroje wyglądają. Zajadę sobie może do Łeby. Zobaczę, jak tam w Łebie nad morzem. Także naprawdę, naprawdę Wam tego dochodzi. Dochodzi Wam masa stacji benzynowych, które są prawdziwe. Często BP, często Shell, często Orlen. Często prawdziwe roboty drogowe i to takie naprawdę, jak są w Polsce. I taka ciekawostka, którą pokażę Wam w następnym odcinku, przejeżdżając przez jedną miejscowość, widzowie, jest to tak dopracowane, że nawet jest objazd zrobiony, ponieważ rolnicy zablokowali ciągnikami drogę i strajkowali. Także. Rewelacja. Rewelacja, naprawdę rewelacja. Tak, aż, aż wrażenie się, słuchajcie, zachystołem, bo no robi to na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Ile twórcy. Podkreślam, nie twórcy związani z EuroTrakiem, tylko normalni ludzie ile pracy wykonali. Jeśli miałbym tego promocja podsumować na koniec, to podsumowałbym tylko jednym zdaniem. Według mnie jest on więcej wart niż DLC, które 20 złotych kosztuje. I według mnie powinien. Twórcy EuroTraka powinni się dogadać z twórcami promocca i dawać im procent ze sprzedaży, bo według mnie to śmiało, ten taki promoc mógłby tam te 20-30 zł kosztować, bo jest tego wart. Widać, ile ludzie pracy to włożyli, ile czasu poświęcili w to, i według mnie, no skoro poświęcili czas, powinni też coś z tego mieć. Zawsze byłem tego zdania, że jak ktoś daje wartość, jak ktoś się stara, to jak najbardziej wkładając coś w coś serce, powinien śmiało na tym zarabiać. I to tego zdania nie zmienię. Byłbym jedną z pierwszych osób pewnie, która za tego promocja, by te 30 zł czy tam 20 parę, była w stanie zapłacić. Ale powinno być to w wersji oficjalnej EuroTraka, wspieranej przez EuroTraka, tak aby to wszystko działało na tip-top, żeby nie było jakichś niezgodności. Nie ma ich większych, ale jak widzicie, promoc Classic już coś tam namieszał. Czego byliście świadkami. Ale dobrze, że to sprawdziłem. Przy okazji widzicie czarno na białe. Dobra, to tyle jeśli chodzi ode mnie. Drogi widzu, będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę. Komentarz pod filmem zawsze na koniec odcinka Cię o to proszę, bo to ma ogromne znaczenie dla rozwoju kanału, dla lepszych zasięgów No i też motywuje. Jak coś tam fajnego piszecie, jesteście fajną, super społecznością i zawsze czytam wasze komentarze. I zawsze, jeżeli macie jakąś sugestię, co nagrać, a wiem, to nagrywam, bo jeśli nie wiem, to się nie odzywam. Taką mam zasadę, że jak czegoś nie wiem, to się nie wymądrzam i tak w przypadku właśnie tutaj odnośnie tego promocja odpowiedź moja brzmi, nie wiem czy to działa, jeżeli nie masz wszystkich DLC. Jak ktoś z Was wie, napiszcie, to będziemy mieli też temat do odcinka, ja to też jakoś zweryfikuję i nagramy. Trzymajcie się moi drodzy, do następnego, cześć!